Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie znowu w Diablo 2 po krótkiej przerwie kilkutygodniowej. Dwutygodniowej, tak, było to spowodowane tym, że mnie nie było w pudliszkach i Wotan nie miał z kim nagrywać. Właśnie, a Samuel nie nagrywa, więc dzisiaj lecimy z tematem daleko, a za co nie lecimy do węży. No tak, tak, bo tak. Tu chyba są, nie? To znaczy nie, one są dopiero chyba w zaginionym... O Boże, na sam początek! Brzuszki! Ja nie mogę, dobrze się zaczyna dzisiaj. Jeszcze wyjątkowa szybkość. Dobra, co tam wypadło? A, ja chcę fioletową miksturkę. Ej, ale mi się tak jakoś nie tnie. Zomek odwala dobrą robotę. Dałeś mu odpocząć kilka tygodni od diabełka, no i już. Więc dzisiaj trzeba nagrywać, tak najwięcej, żeby właśnie jakoś, nie wiem... Wynagrodzić to, że nie było filmów z diabełka przez taki czas. No tylko mówię ci, że jestem jeszcze dzisiaj umówiony, więc nie, więc... Damy radę, jak na razie musimy znaleźć zaginione miasto. Pamiętasz, jak się do niego szło? Czekaj, chodź tu co do robaczki. Czempion, zaklęte zimno. Widzę. To w sumie wiesz co? Łoż ty w dupę, co? Ale ja mnie zlagowało jeszcze teraz. Raz. Nie bij go! Kurde, moja postać się zacięła. Dobra, zabiję go już? Czy on... Dobra, dobij go z daleka już teraz. Aha. Bo on właśnie walnął, a moja postać była zamrożona. Co nie? Moja postać była zamrożona i ona zawsze bije trzy razy, czy tam kilka, nie wiem, pięć razy czy wszystkiego. Pięć. Powoli biła i w miejscu po prostu siedziała. Świeżby, tych to kocham. Weź. Ja tego nie cierpię. One gówno robią, nie? No gówno robią, ale wkurwiają. Jak fetysze w tym, w dokach kuras. Chociaż nie, one coś tam robią, ci szamani tam wymiatają zawsze. No tak jest. Cały czas nie zainstalowaliśmy sobie też większej skrzynki, więc będziemy musieli się jakoś, nie wiem, dzisiaj z miejsca na pewno bawić, bo coraz więcej tych klejnotników w skrzynce mamy. Ej, trzej jakich szkieletów dostaliśmy, dwóch z trucizną, jeden do mrożenia, to jest dobrze. W sumie może być taki kombo. Oho, ja zapomniałem, że mam to. Co? Weź mnie nie wkurwiaj nawet. Dwa tygodnie bez ściany kości było naprawdę piękne, a ty... Nie. Ja od ciebie uciekam znowu. Znowu będziemy sami chodzić. Dobra, nie, ale tak na serio, jak się do tego miasta szło? Bo ja nie pamiętam, naprawdę. Ja też nie, no na pewno gdzieś będzie przejście, nie? Czekaj, było miejsce chyba z dalekiej oazy do miasta i potem z miasta do tej wężowej takiej krainy, tam była taka mała... Tak, mała taka zagroda. Malutka. Zagroda, no. Ze ścian, ze skał. Dobra. Jak to się nazywało, już nawet nie pamiętam. Nie pamiętam właśnie. Wężowa dolina czy coś, nie? Czekaj, może mamy w tym, w questie napisane coś. Świątynia Żmijoszponów. Żmijoszponów, no. To lecimy tam. Kurde, mogliśmy sobie przynajmniej odkryć tutaj mniej więcej tą daleką oazę, niż znowu biegać po niej, jak ostatnio. Oj tam! A w sumie, po takich dwóch tygodniach przerwy, to trochę nam dobrze, że właśnie pobiegamy sobie, pouczymy się trochę z powrotem, jak się grało. Nadkuszony szmaragd. Kurde, pierwszy drop w tym odcinku ty zabrałeś, to jest coś złego, to te dwa tygodnie zmieniły diabełka, że one mi nie dają nic ciekawego. Ojej, co to cię tu zabiło? Pułapka? Nic mnie nie zabiło, tylko uderzyło. To uderzyło, zraniło. Się zastanawiam, czy czasem nie mam za cicho diabełka. Podgłoszę sobie troszeczkę. Ja mam idealne wszystko. Kurde, w gamę weszłem zamiast w dźwięki. To jest pięterko tutaj, to trzeba poszukać schodów na dół po tym klifie. No właśnie, nie wiem, obiegliśmy dookoła, czy jeszcze tutaj na samym dole chyba nie ma nic. Nie ma o, nic, widzę nic. Schody, są. Lecę do ciebie. Czekaj na mnie. Przyspieszenia mi trzeba, przyspieszenia jakieś. W ogóle, tu były buty z szybkością, co nie? No. Kuźwa, nie zmieniłem sobie myszki i działam na takiej ciulowatej, której praktycznie nie działa przycisk prawy. I ciężko mi się rzuca czar. Ja tam powiem ci tylko lewy używam, bo pod prawym mam aurę, to niepotrzebne mi to. No ja wiesz, ja używam swojego czaru, nie? Tej włóczni z kości. Ta. I ściany z kości. No ściana z... Największe zło. Ło, ile hajsu! A bierz, to ze zwykłej urny. Co, potworki w końcu. Mogę ponapieprzać. Bo ci brakowało mi tego zabijania tego wszystkiego dookoła. Mi też. Dobre. Czy ja poniosłem? Bywalić to. Dobre. I znowu potrzebuję się uleczyć. Raczej uleczyć, magia. Za mało many mam. Będę musiał w manę polecić. Energię iść. W ogóle dawałeś cokolwiek w energię? No pewnie. No. Ja nie. Mi to niepotrzebne. No nie dziwię się. Kompletnie to mi... Świeżb! Świeżb idzie! Weź go, zostaw. A widzisz, czy na mnie cię teraz trochę pomagam? No, coś tam już zaczynasz bić, a nie tylko stoisz i kradniesz dropa. Ja kradnę dropa? No to nie? Tam manę z tyłu masz i helm. Ja zauważyłem, że ten mi zdedził. Golem. Chyba od żuczków. A gdzie twoja ta pizda? A jest. Jak ty się nazywał? Pizda, no kurde, nie pamiętam twojego imienia. Jak ona miała? Amplisze. No,
pizda też pasuje. Moja dobra. No i kuźwa w frunie. Okej, przejście, przejście jakieś jest. Tylko gdzie? Ale słuchaj, wzgórza, to jednak nie. To jednak nie tutaj. To nie tu. Ale to czekaj, to tak dziwnie, że... Dziwnie jest to trochę zrobione, że tutaj na górze nie mamy przejścia do zaginionego miasta. A tam jest teleport, nie? Do, no ten. Właśnie, a to w sumie może było właśnie wejście po, to na, po teleport, a tak to... Tutaj na dole może być przejście. To zabij, ja sobie złoto wezmę. Jak to możliwe, że mi zdedziły wszystkie trzy szkielety razem? A są słabe? Albo ale, nie wiem, jakaś czasówka? Trzy naraz poszły. To może jakieś, nie wiem... No nie, nie mam pojęcia, masz głupie szkielety i tyle. A czy wiesz, w sumie to może być tak, że to jest jedna rodzina, co nie? I oni z żalu umarli. Jeden zmarł normalnie, a reszta z żalu po prostu, że im kolega umarł. Aha. Tak było. Nie no, ten, no można tak ten, filozofować, nie? Runa L. Runa L jest. Runa L jest chyba najczęściej. Wszystko mi jedno, runa to runa. Ej, gdzie jest to przejście, głupi, na serio? No nie wiem, właśnie też tak szukam i tu jakieś patrzę ruiny. Na mapę. To jeszcze tu z góry, albo obok teleportu jest. Jeśli to będzie obok teleportu, to właśnie przez praktycznie 6 minut biegamy w kółko bez sensu. Kurde, nie mówcie, że dojdzie przy teleporcie. Ale expo leci! No niby tak, idziemy ale... expić! Dobra, tutaj nie ma przejścia. Idziemy do teleportu, Boże. Nie no, nie pierdziel no. Chyba tak. Chyba właśnie tak będzie. No kurde. Sam nie chcę w to wierzyć, bo to będzie głupie z naszej strony. Chyba, że się nam gra zbugowała. Nie, niemożliwe. Jest chyba tutaj. Gdzie? Masz tam przejście? Nie, jednak nie. Nie, ja tam miałem wszystko odkryte, ale tutaj widzę, że mam takie jedno miejsce, takie malutkie miejsce mam nieodkryte. Jeśli tu będzie przejście... Tak, tu jest przejście. Gdzie ty jesteś? Bo ja cię znowu nie widzę. Idź do miasta, przejdź przez teleport. Daleka oaza. Lub iść po prostu w dół. Tyle mapy zrobić, całą daleką oazę przejść wokół. A kurde, przy teleporcie jest przejście. A ja jestem daleko od tego. A przy teleporcie, dobra. To tutaj, no popatrz się. No. Czaisz to? Nie. Jaki fajny, Boże. Ja no tu będą te niebieskie z czterema rękoma. So, o, już so, i jest jakiś czempion, czekaj, co on ma? Kamienna skóra, to mogę nawalać. O Boże, jak mi zlagowało 3 FPS-y. O! I zgasło światło. Ej, ja mam pół HP. Ej, panowie. Spokojnie tutaj. Ej, oni są dobrzy. Ale no. Ile expa, kurde. Ej, ja też tu mam bossa. Kolejna runa. Ej, co, muszę poty, ja dużo potu wypiłem. Ja pierdzielę. To zaczyna... Coraz lepsza zabawa. Dla mnie to spoko. Zbroja łuskowa. A to weź sobie, ja mam zbroję. Będę ci kradł. Ale potem mogę wziąć. Zamknięty hełm. W sumie to ja level wbiłem. Ja jeszcze nie. Pójdę tym razem może w... A dam trochę do zręczności i w siłę. Nie wiem po co, ale w siłę. O nie, ci rzucają trucizną. To nie rzucają, ja sobie tutaj muszę skilla rozdać. To ja cię tutaj... O, bije cię jakiś. A niech mi bije. Tu ważniejsze rzeczy są, skille. Ja myślę, czy czasem na odporność na zimno nie wziąć, bo przyda nam się na Duriela, co nie? No. Ale nie wiem, czy to nas wtedy niby spowalniało, czy nie. Dobra, na razie pójdę dalej w atak, a potem się, nie wiem, najwyżej przekonamy, jak to będzie. Niskiej jakości trójkątna tarcza. To co, lecimy po ścianie, czy lecimy byle jak i może znajdziemy? Lecimy, byle. Jezu, i się zatrułem. No i znowu i wypiłem studnię i... Musiałem trzeba ten... uważać. Wydupiać. Ma coś odporności na truciznę? Trochę tam jest. Ale złota tu dropi. No. Ja w sumie mam, powiem ci, 30%? Procent to chyba jest. Ale lubię nawalać tych długich z mieczami. Kurde, 100 złota dropią. Nieźle. No, ale oni są słabi. No oni są praktycznie... słabi, ale fajnie padają, o to mi chodzi. No. Najfajniej padają ci w pałacowych piwnicach te takie wielkie, grube z małą głową. A, te co ogłuszają. No, tempo głowi chyba się nazywają. Nie pamiętam jak się nazywają, ale no fajnie. To zaraz tam pójdziemy. Następny odcinek prawdopodobnie, bo dzisiaj myślę, że skończymy tylko żmijową tą. Co to była żmijowa świątynia? Grob, no.
Świątyniarz Miłosz Panów. No właśnie, właśnie, właśnie. Bo w sumie jakby nie to, że biegaliśmy 6 minut bez sensu w dalekiej oazie, no to może byśmy trochę więcej zrobili, ale tak to nie ma jak. Okej. O, ja mam level up. No, ja też nie przed chwilą wbiłem. Dobra. To dodawaj sobie tam, a ja szukam przejścia i nie mam przejścia. Tym razem całą ścianę co do kawałeczka obejdę, żeby znowu nie było czasu. Tak, o, jakieś przejście jest chyba. Powiem ci, że chyba znalazłem. Dolina węży, jest. Dobra, do góry biegnij. Do góry, do góry. Poczekaj, bo tutaj mnie zaatakowali. Mówi, że tam jest exp i drop, to już lecę. Już lecę. Mam nowego golema. Wow, to jest ten krwisty, czy jaki? Jak on ma? No. Nice. Ładnie, ale ja czekam na tego, żebyś miał żelaznego, bo on jest najfajniejszy, co nie? No tak. A i ty będziesz miał potem te fajne skill, co może ożywiać różne potworki, tak? Mhm. Kurde, to będzie niezłe. Ja pamiętam, jak Nekromator kiedyś grałem, to sobie przy diabełku w czwartym akcie te diabły tak zieją ogniem. Właśnie wskrzeszałem. Tu powinien być jakiś chyba boss, co nie? Wiecie, na tym... Za czasami był, czasami się spotka boss świeżby. Nie ma nic. Widzę, że nie trafiliśmy tym razem, więc co, wchodzimy do środka. Dwa poziomy, musimy na drugi poziom dojść, no to zdążymy, myślę, dzisiaj. Ojej, ja ich nie lubię, bo one tak pędzą. Oni mają ten atak, nie? Tak. Szarża czy coś w tym stylu. No. Mniejszy talizman, dzięki. Ej, zatruwam. Czy to wszystko musi zatruwać? Musi. Ale tak aż bardzo nam trucizna HP nie zabiera, to jest słaba trucizna. Jakby to była jakaś, nie wiem, mocniejsza, jak nie wiem, Andariel, co nam wtedy... Co był tego, ta mumia. Jak on w drugim akcie, pierwsza misja. To ona nie za to musieliśmy do miasta lecieć, bo praktycznie dead był. A Radament? Tak, w ogóle znów się rozdzieliliśmy. No. Ale to jest takie podświadome, bo ja tak wiesz, widzę moba, idę bić go. Kolejny, tak bije, nagle patrzę, jestem daleko od ciebie. Dobra, wracam do ciebie. I idziemy dalej razem. O, zwój wezmę sobie. I tu będą szkielety, mogę się założyć. Nie ma. Na ile się, ile się zakładamy? Za co? Co zamówiłeś, jakim za zakładzie, co nie? No, ale czemu nie ma szkieletu? Zawsze były szkielety w grobowcach. Ale nie w tym. W tym chyba nie było. Przynajmniej się jak wydaje. Chociaż... O, jakaś różdżka. Wow, ale mi się beznadziejnie tą myszką rzuca czary. O Jezu. Kurde, taka burżuazja, dwie myszki ma nawet. O, ale ci tam... Ostatnio nową podkładkę do myszki kupiłem. I? Jest zajebista, bo stara miała taki trochę ostry, znaczy może nie ostry, końce, co nie? Ale tak drażniło rękę, a teraz kupiłem dwa razy większą tak naprawdę. I jest po prostu zajebista. Z tej samej firmy, co mam myszkę klawiaturę, więc w sumie nawet dobrze. I jaka firma? To jest Bloody coś tam. Mają, jeśli chodzi o ten, logo to taka ręka czerwona. Bardzo fajną myszkę mają, naprawdę. Za 60 parę złotych, a jest zarąbista. Moim zdaniem przynajmniej. Wiadomo, ten jak tu porządek zrobił już. Biegnę, nawalam, nawet nie myślę o tym, to jest najlepsze w diabełku, że to się nie myśli, tylko się po prostu napieprza. Za co lubię action RPG. Teraz właśnie też takiego w betę sobie gram, bo jest beta nowej gry, właśnie takiej action RPG plus MMO. Nawet fajnie powiedzieć. Devilian Online. A kojarzę. O. A to na Steamie jest? Nie, to jest z Glyph, coś takiego. To jest, oni robili jeszcze chyba Rift i coś jeszcze, tylko nie pamiętam co. Ale Rifta na pewno. Ale to jest dopiero closed beta, udało mi się dostać klucz, tak sobie grałem dzisiaj. Ej, pomóż mi tu rozwalić ten sarkofag mumii. Gdzie jest, oczywiście. Gdzie ja? A, przychodzi Wotan i już napieprza. Bo ja tam swoją kurczę różdżką bym pukał i pukał. W sumie to wiesz co, bo ja tutaj kilka rzeczy zdobyłem. O, od trucizny obrażenia, odporność na ogień 6, talizmany. Odporność na błyskawice 6. Wiedzą są na błyskawice, bo to w sumie błyskawicami nas nieźle napieszają. Chcesz pierścień 10% szybsze rzucanie czarów? No możesz dać, gdzie jesteś. Dobra. Chodź tu, masz. Okej. Okay. Ja nie sprzedam go. Nie, ani trochę, na pewno, kurde. Ja muszę przestać dawać ci rzeczy, albo po prostu... Wejdź. Ej, tu byłeś? Nie do końca, bo tutaj zacząłem iść, aha, bo ale ja potem uciekłem. Tak. Ja muszę w końcu sprawdzić twoje odcinki, czy te rzeczy, które ja ci daję, czy ty naprawdę używasz? Bo ci żywam. Naprawdę dobre rzeczy daję czasami, a tutaj potem pewnie sprzeda i się cieszy jeszcze.
Ej, ale fajnie tutaj wyglądają te płaskorzeźby tutaj na tym. Gdzie? Tutaj. A no nawet fajnie. Nie zwróciłem uwagi. Często się na takie rzeczy nie zwraca uwagę, tym bardziej w hack and slashach, gdzie po prostu się idzie na pieprzat wszystko dookoła. No. No to tu zostało tylko. Tak. Oczywiście, że musieliśmy wybrać dwie drogi, które były złe, dopiero żeby wybrać dobrą. Ojojojojojojojoj, czempioni, Wotan, pomóż. Chodź. I idę tankować. Ej, mój golem zaraz. Nie, martw się, bronię go. Ile hajsu? Kolcze buty. A sobie sprawdzę je, czy czasem nie mają przyspieszenia. Nie, nie mają. Walić. Pułapki uważaj. Widzę, widzę. Słyszałem widzę. Pułapkę. I znów zatruty. A twoja postać się zrobiła taka zielona, jak były zatruty, co nie? No. Moje się nie robi. Ale ja cię widzę, jak jesteś zielony. Aha, jesteś... czyli tylko ja nie widzę siebie. Spoko. Jakie to dziwne zależne. Ja cię nie widzę na automapie, a ty nie widzisz siebie zatrutego. Bo mam tylko, wiesz, HP po lewej zielone, ale siebie całego to nie. Złoto, złoto, złoto. No. Kurde, moja postać sobie nie potrafi kopnąć, kurde, w tą. W urnę. Ty może antidotum byś wziął? Nie. Po co? Nie, ty tam pierdzieli, jedz za trud, co tam. Dobra. Kolejny ślepy zaułek, czyli już naprawdę praktycznie wszystko zwiedzimy. I dopiero zejdziemy. Góra, 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 góra. Nie idźmy w dół, tam na pewno nie ma. Chodźmy w górę. O, góra, góra. Tam na dół na pewno na górze jest. O Boże. Jesteśmy tak słabi, jeśli chodzi o znajdywanie drogi. Oj tam, ale eks bleci. No w sumie, potem przyjdziemy na Diablo z 10 levelami więcej niż powinno być i tyle. Chociaż w sumie dla mnie to jest dobre, jak nie chcę zdejść ani razu. No. Szafir. Szafir! To ile ich spadło? Jeden, ale nie mogłem go podnieść i w końcu a, do kostki dlatego tak mi pukało. Tak, w końcu do kostki wrzuciłem. Te węże trzeba zabijać, czym one zaczną szarżować na nas. No, bo one jak przywalą, to trochę ten, no, nie? No, jakiś champion z wyjątkową siłą i bym prawdopodobnie padł, więc... Champion z wielką siłą jest właśnie w krypcie, ołtarz, tam gdzie masz ten ołtarz. Pierścień. Też miałeś się, widzę, furtka. No. Pierścień kolejny, okej. Okay. Ej! Runa. Ja to wiesz, otwarty ekwipunek z altem i tylko czekam. Ujo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 j
komnaty, proponuję iść do miasta, zrobić tak, porządek. Tak, tak, bo nie mam miejsca już. A masz już wejście? Nie. Szkoda. Oj, 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 o, mnie biją, kurde, z szarży. Lepiej sobie odnowię trochę HP, bo będzie lipa. Okej. Okej. Ta włócznia z kości jest dobra, tylko że w cholerę dużo many zabiera. No, w sumie, no to daj sobie w energię, jak chcesz być magiem. Ja nie potrzebuję, na szczęście. Ogólnie różnie, jak jest jakaś tam, właśnie w hack and slashach, jak jest, nie wiem, że many bardzo potrzebujesz, to zawsze szukam sposobu i co zrobić, żeby okej, jest, mam zejście. No, żeby tej many nie używać. Dobra, idziemy do tego. W sumie ja sobie otworzę własny portal, bo ty mnie zamkniesz jeszcze. Pa, jak wiedział. A mam dużo portali, więc się nie będę bawił nawet z tym. Dobra. Dekardzie. Dobry wieczór. Pięknuźwa, miałem to zidentyfikować. Uuu, 3400 złota, 123 to malutko. Odporność na ogień, kurde. Ten talizman bym z chęcią ponosił, ale za dużo ich już będę miał. Ha, ciekawe, jak bardzo używasz tego pierścienia, który właśnie sprzedałeś. Ale nie, bo wiesz co, ja mam tak, jeden pierścień, mam pierścień ucznia 10% szybkie rzucanie czarów, a drugi pierścień mam też 10% szybkie rzucanie czarów. Tak, tak, tak. Tylko że ten wygląda dokładnie tak jak ten, który ci dałem. Ciekawe dlaczego. Zapomniałem, że ty siedzisz też na targowisku. Nic ci nie dam już więcej, nic. Dasz, dasz, ty mnie lubisz, to dasz. Tak, tak. Do kogo jeszcze powinienem się udać? Dekard. Nie naprawiłem sobie nic. Aha, muszę polecieć sobie po miksturki z tym. Z magią. Dobry wieczór.
Aż tutaj teraz pierścionki muszę ogarnąć, bo mam naprawdę kilka fajnych pierścionków, w ogóle 4 pierścionki mam teraz. Ja też dostałem pierścień od ciebie, przydał się mocno. Tak. Zarobiłem 4000. I te 4000 za niego dostałeś? O, no. Boże. Będę miał tego, trzeci poziom niebieskiego kamyczka. O! O. Patrz jak się kurde wożę. Szafir, już normalny szafir. Laska królów. A czemu ten ona jest luzem? Dobra, to jeszcze tylko pota kupię i możemy lecieć, żeby za długo w tym mieście nie siedzieć. No. Wszystko złoto, w ogóle 14 tysięcy złota, prawie 15 tysięcy złota zaprobiłem teraz. Dobrze, dobrze. Lecim. O, twój portal nadużyłem. To co, wchodzimy? No. Otworzę portal na razie czego i lecimy. Dzień dobry. Jestem na dole z wyjątkowa szybkość. Widzę. Uważaj na szarże. I on ma błyskawicę. Zabiłeś go? No. Dobrze. Pierwszy raz chyba bossa zabiłem jak gramy. No chyba tak, zawsze to ja robiłem. Ale ja wolałem nie podchodzić przez te błyskawice. A w sumie jak ty masz to strzelanie z daleka, to w sumie takie rzeczy to możesz ty załatwiać. Niektóre. Ty, ile tam złota, ja tam, mi tam nie było. Haha. Ej, czemu nie mogę wziąć? A, to ty nie możesz wziąć. Wziąć. Dobra. I teraz pytanie. Bo ten amulet jest zarąbisty, co nie? A nie, to nie, jeszcze nie. Dopiero chyba ta... laska, jak się połączy, to jest zajebiste, co nie? No, laska jest super. Potem chodziłem jakoś, jak czarodziejką grałem, to chodziłem właśnie z nią. I potem żal mi było po prostu rozstawać się z nią. Dobra, to co, trzeba połączyć to? No to łączymy. Laska chorobą Dreamów. Ale odporności, Boże. Ło. Czy ona mi coś da? 10 do życia, 10 do manny, odporność na zimno. Ej, ja chyba to będę używał. No jak chcesz, ja w sumie nie. Bo ja mam swoją tarczę, mam swój moje piękne berło. Dobra, udało nam się zrobić innego questa. Teraz mamy tak, porozmawiać jeszcze z tym gościem Droganem. No. Okej, okay, poszukaj tajemnego sanktuarium w pałacu. To co, chodźmy pod pałac i tam zakończymy odcinek, co nie? Dobra. Już jest 22 minuty, 20, prawie 3, no to myślę, że tak akurat. Żeby nie zanudzić was za bardzo, ale żeby poczekaj, ja jeszcze sprzedam sobie niektóre rzeczy. Co to ty tam jeszcze? A może trochę może zebrałeś. Dobra, znajdź grobowiec Stalarasza. Mamy już wszystkie misje odblokowane. Nie, jedną jeszcze nam brakuje. Jedną, no, tam trzeba będzie... Co to trzeba będzie? Aha, zabić tego demonologa. Tak. To co, lecim i trzeba się żegnać powoli z wami. Mam nadzieję, że wam się podobało. W końcu po przerwie dłuższej, wielkie sorry za tą przerwę, ale... Siła wyższa. Siły wyższe, tak. No. No to co? No to do widzenia. Cześć, no, papa. No na razie, pa.